Konflikt podbarkowy jest to częsta dysfunkcja, którą będziemy obserwować u naszych pacjentów w gabinecie. Z czym będą się do nas zgłaszać? Główny problem będzie występował z rękami uniesionymi do góry lub w trakcie ruchu odwiedzenia, głównie od 60 do 110 stopni. Będą się zgłaszać również do nas sportowcy, często wykonujący ruch rzutu. Co może być przyczyną tych dolegliwości? Główną przyczyną będzie zwężenie samej przestrzeni podbarkowej i problem z ruchem wtoczenia głowy kości ramiennej pod wyrostek barkowy. Do głównych przyczyn mogą należeć także same anomalie wyrostka barkowego lub częste urazy samego barku. Nawrotowa niestabilność barku także nie będzie pomagać w tej dysfunkcji. Samo zachwianie równowagi mięśniowej może zmieniać mechanikę samej obręczy kończyny górnej i także będzie wpływać na pogorszenie tego ruchu. Zapalenia kaletki podbarkowej lub zapalenia okolicznych tkanek miękkich będą podrażniane w trakcie tego ruchu odwiedzenia, więc również należy brać je pod uwagę. Z czym będzie się zgłaszał do nas pacjent? Głównym problemem występującym u niego będzie czysty ruch odwiedzenia, głównie od 60 do 110 stopni. W trakcie wykonywania ruchu będzie on ułatwiał go sobie poprzez lekkie zgięcie lub lekki wyprost, aby zwiększyć przestrzeń podbarkową i ułatwić wtoczenie się głowy kości ramiennej pod wyrostek barkowy. Co możemy zrobić, jeśli u pacjenta podejrzewamy konflikt podbarkowy? Sam wywiad może nas skierować do tej hipotezy, natomiast musimy ją potwierdzić poprzez wykonanie kilku testów funkcjonalnych, które nas do niej przybliżą. Same testy najlepiej połączyć w klastery, ponieważ nie każdy test jest zarówno specyficzny, jak i czuły i nie potwierdzi nam w 100% naszej diagnozy. Pierwszym testem będzie test NIRA. Wykonujemy go poprzez ruch depresji łopatki, maksymalnej rotacji wewnętrznej i przez ruch zgięcia. Drugim testem będzie bolesny łuk. Prosimy pacjenta o wykonanie ruchu odwiedzenia. Jeśli ból wystąpi od 60 do 110 stopni, możemy podejrzewać tą dysfunkcję. Będziemy również obserwować ucieczkę od czystego ruchu odwiedzenia poprzez zgięcie. To również może nas przybliżyć do tej hipotezy. Trzecim testem będzie test Hawkinsa-Kennedy'ego. Kładziemy naszą rękę na przeciwnym barku pacjenta i wykonujemy ruch rotacji. Czwartym testem będzie oporowana rotacja zewnętrzna. Przyklejamy łokieć pacjenta do jego ciała i prosimy o oporowanie ruchu. Piątym testem będzie test Joba, czyli pustej puszki. Wykonujemy taki ruch i prosimy pacjenta o stawienie oporu. Jeśli 3 z tych 5 testów wyjdą pozytywnie, możemy podejrzewać konflikt podbarkowy. W jaki sposób możemy pracować z pacjentem, u którego występuje konflikt podbarkowy? Niestety, nie pokażę Wam uniwersalnego rozwiązania, ponieważ takie nie istnieje. Będzie to głównie zależało od dolegliwości bólowych zgłaszanych przez pacjenta, od samej złożoności problemu, jak i od tkanek objętych procesem zapalnym. Skuteczna może się okazać praca manualna z pacjentem. Do głównych naszych zadań należeć będzie rozluźnienie przedniej części klatki piersiowej, głównie mięśnia piersiowego większego i piersiowego mniejszego, mięśnia naramiennego, mięśnia bicepsa, głównie głowy długiej, jak i mięśnia nadgrzebieniowego. Wszystkie te mięśnie uczestniczą w samym ruchu odwiedzenia i centrują głowę kości ramiennej w panewce. Rozluźnienie ich może ułatwić pacjentowi wykonywanie tego ruchu. Możemy wykonać rozluźnienie mięśnia piersiowego większego na zasadzie technik energii mięśniowych, zwykłego rozluźnienia, jak i technik zahacz-rozciągnij. Bardzo skuteczna może się okazać także praca manualna z samym barkiem. Mam na myśli głównie techniki wykonujące trakcję w zakresie odpowiednim dla pacjenta, jak i wykonanie ruchu trakcji z ruchem odwiedzenia. Możemy dodatkowo lekko spychać głowę kości ramiennej w dół i ułatwiać ten ruch. Do pracy manualnej należy także dołączyć trening nakierowany głównie na poprawę rytmu ramienno-łopatkowego.